Proszę Państwa, dzisiaj 11 grudnia 2013 domem Polonii. Witamy Państwa serdecznie i wciąż jesteśmy na bieżąco. Państwo zobaczą tutaj w katolickiej Polsce, a jesteśmy wciąż, gdzie się tu wszystko świeci. Jesteśmy, proszę Państwa, na bieżąco. I tutaj teraz tak, no wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramcy, wszyscy ludzie, jacy by nie byli, może nawet i ateiści, kochamy wszystkich ludzi, no i szanować musimy ich poglądy, no czyli, że też takich tych ateistów, to więc... Ty jesteś moja Warszawa. Także proszę Państwa, na temat Warszawy, jak Państwo słyszą, piękne tu przy świętej Annie, przy tym domu, proszę Państwa, biblioteki rolniczej, proszę Państwa. Jesteśmy, zaraz będziemy wchodzili, proszę Państwa, na starówkę, bo dzisiaj musimy wejść na starówkę. No to po lewej stronie, jak będziemy wchodzili, proszę Państwa, w tę ulicę Świętojańską, no to będziemy mieć właśnie tę żebracznicę pod piątką. Proszę Państwa, o co tutaj chodzi? No tak jak Jezus powiedział do tych faryzeuszy, do tych uczonych w piśmie, że ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście, to proszę Państwa, tyle tych świateł, oni może coś dojrzą, coś zobaczą, proszę Państwa, ale na razie jakiś czas przynajmniej muszą być żebracy, no święto żebraków mamy od 17 godziny, od soboty, proszę Państwa, gdy Gronkiewicz otwierała tutaj, gdzie jest ta choinka, idziemy w kierunku tej choinki, bo idziemy w kierunku starówki, wejdziemy na starówkę, otwierała, proszę Państwa, tę choinkę, no i te wszystkie świecidełka. Proszę Państwa, że tak jak ci faryzeusze w pierwszym wieku naszej ery, z czasów Jezusa, o których Jezus powiedział, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście, bo rzeczywiście oni nie mogli poznać, pojąć tej prawdy, którą głosił Jezus, która była na tyle prosta, ale oni byli tak wypaczeni, wynaturzeni w ogóle. No faryzeusze uczeni w piśmie, dlatego ja mówię, cały czas mówimy, że za dużo się widocznie uczyli, prawda? Zmanierowani, spaczeni, wykolejeni przez ten świat, którego Bogiem jest szatan, diabeł. No to więc skoro diabeł jest Bogiem tego świata, oni się poddali diabłu i są jego służącymi na służbie u szatana diabła, proszę Państwa, są to adele szatana, są to służby po dwie, po trzy, po cztery służby diabelskie, proszę Państwa. Oczywiście, że no, jako ta klasa co do służenia Jehowie Bogu, jako słudzy Jehowy, to oni nie są przecież świadkami Jehowy, nie są prawosławni, jako prawosławni nie są mormonami, nie są baptystami, nie są zielonoświątkowcami, czy żadnymi biblijnie, że tak powiem, nawiedzonymi ludźmi, no bo to są systemy abiblijne, czyli w sumie szatańskie, chociaż szatan to wszędzie jest. Szatan to może już jak ktoś też Biblię zna, to może też zwieść, tak samo jak u tych świadków, proszę Państwa, że przeszedł więzienie, przeszedł cierpienie, a wyszedł z więzienia i niemoralność jego, proszę Państwa, pociągnęła, no i szatan, diabeł go zwiódł w ten sposób, przez niemoralność. Także proszę Państwa, oni, ci żebracy jakiś czas musieli nie widzieć, nie wiedzieć, nie słyszeć, proszę Państwa, bo malują na przykład Jezusiczka, Chrystusiczka, proszę Państwa, że leży na sianku. A przecież Jezus, uczeni nawet mówią, świeccy badający Biblię i źródła dodatkowe, że Jezus wcale na sianku się nie urodził, miał normalny dom. Poza tym, proszę Państwa, to był 2 października, kolumna Zygmunta, jak Jezus się urodził. Wcale to nie musiała być zima 25 grudnia, bo to są już te Babilonki, czyli pogańskie święto, proszę Państwa, słońca, czyli słońce przesila z 24 na 25 grudnia, staje się dzień coraz dłuższy. Po rosyjsku mówimy rabnadzienstwie, czyli przesilenie dnia, proszę Państwa, z nocą. Czyli zanim ci katolicy, proszę Państwa, czy jacykolwiek jeszcze inni ludzie, mogą to być ateiści, przecież my głosimy Ewangelię wszystkim, poznają to, no to jakiś czas są w ciemności, są w niewiedzy. Narody są w ciemności, chodzą w ciemności, Biblia mówi, czyli że zanim ci żebracy na przykład dowiedziały by się, proszę Państwa, kaszlący i kaszlące żebraczki katolickie z całego miasta Warszawy, że Jezus Chrystus nie na sianku, że narodzenie Jezusa Chrystusa wcale nie 25 grudnia jest to i że nikt nie kazał tu obchodzić dnia narodzenia, bo
A sama Biblia mówi tak obcesowo, że lepszy jest dzień śmierci jak dzień narodzin. Dzień narodzin, lepszy dzień śmierci. Lepiej jest pójść do domu żałoby niż do domu wesela. No bo co nam z tego przyjdzie, jak my się na taką choinkę pogańską, proszę Państwa, popatrzymy. Także oni musieli tego nie wiedzieć. Zresztą tej choinki, no na przykład w III, IV wieku naszej ery to jeszcze nie było. Jeszcze i w X wieku choinki nie było. Ona przeszła z Niemiec do nas, do Polski, a przecież choinka to ze starożytnego Babilonu się po prostu wzięła, gdzie Semiramida, królowa tych ogrodów, żona i matka Nemroda, możnego łowcy na przekór Jehowie, który się Jehowie Bogu nie podobał, był rozszarpany przez dzikiego zwierza, czy po prostu był zabity na wojnie, bo to przecież walczyli, proszę Państwa. Ona posadziła wiecznie zieloną choinkę i tam były też prezenciki, mikołajki jako symbol życia, bo igły choinki są wiecznie zielone. I to symbolizowało życie wieczne w zaświatach. A my przecież jako święci, słudzy Jehowy, w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy życia pozagrobowe, żadne tam, proszę Państwa, nie wierzymy i nie możemy wierzyć. I gdy wchodzimy tutaj na tę staróbkę, proszę Państwa, to mamy tutaj po lewej stronie właśnie tę żebracznicę. Ciemno jak tu Murzyna, tu się wchodzi. Państwo zobaczą, o tutaj, gdzie teraz właśnie na środku kamery mamy, to jest ulica Świętojańska 5. Czyli, że oni po prostu musiałyby ten mit Jezusiczka na sianku, o, żebracznica Świętojańska 5, mit odrzucić, proszę Państwa. 25 grudnia odrzucić, Trójcę odrzucić, wiarę w życie pozagrobowe odrzucić, jajeczko, które jeszcze z Egiptu, proszę Państwa, pochodzi. Są to pogańskie kulty starożytne. Tak, i po prostu żebrzą. Także proszę Państwa, święto żebraków jeszcze trwa, jeszcze dużo będzie trwało. Rozświetlajmy im prawdę Słowa Bożego. Starów.